Chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim obywatelom miasta Wałbrzycha, którzy oddali głos w ramach budżetu obywatelskiego na projekt Wałbrzych Miasto Bezpieczne i Ekologiczne. Dzięki temu projektowi zostaliśmy doposażeni w 12 nowoczesnych radiowozów i z pełnym przekonaniem powiem o tym, że to są jedne z najnowocześniejszych radiowozów, którymi dysponuje Policja Polska. Będzie to narzędzie, które wykorzystamy do zapewnienia bezpieczeństwa porządku publicznego, zwłaszcza w rejonie placówek szkolnych, ale też w miejscach publicznych, po to, żebyśmy mogli szybciej, sprawniej dojechać wszędzie tam, gdzie policyjna pomoc jest potrzebna. Kto był pomysłodawcą całego projektu? Pomysłodawcą było środowisko skupione wokół szkoły nr 30 na Starym Zdroju, pani dyrektor Marta Prześlewicz-Chruszcz, ale również organizacje pozarządowe zaangażowane w to właśnie przez panią dyrektor. I najważniejsze jednak, że na końcu ten projekt zyskał ponad 10 tysięcy głosów. Ogromna przewaga, ogromne poparcie. Znaczy wszyscy, którzy głosowali, dali tym samym, czy dali wyraz dobrej współpracy pomiędzy, zrozumieniem pomiędzy służbami policji w Wałbrzychu i po prostu mieszkańcami, lokalną społecznością. To przecież nie wszędzie takie jest oczywiste, ale tutaj znalazło wyraz w takim szerokim poparciu i ten projekt, który wcale nie musiał wygrać, wygrał i to z ogromną liczbą głosów. Bardzo się z tego powodu cieszę, również dlatego, że to jest materialne wspomożenie pracy policjantów, którzy będą mogli służyć i bronić w godnych warunkach. Jaki będzie koszt utrzymania tych nowych pojazdów hybrydowych? Zużycie paliwa w obszarze miejskim to 3,5 litra na 100 km. Dzięki temu oczywiście jest ten dodatni efekt zarówno ekonomiczny, ale także ekologiczny. Poza tym nie ukrywam, że te samochody pozwolą nam też prowadzić nową formę taktyki pełnienia służby z wykorzystaniem tych pojazdów, bo chociażby do prędkości około 30 km pracuje tylko silnik elektryczny. Poziom bezpieczeństwa Wałbrzycha wzrośnie? Przede wszystkim wokół szkół, bo taki był cel programu, taka była idea, taki był pomysł, żeby wokół szkół, instytucji szkolnych, edukacyjnych, publicznych stworzyć rodzaj dodatkowej ochrony dzięki takiemu zmobilizowaniu policjantów i mam nadzieję, jestem przekonany, że tak będzie.